festiwalu strzeleckiego jak wczoraj. Podanie do Raszkowskiego, ten odgrywa piłkę do Pedrinho. Raszkowski uderza! I niewiele brakowało, piłka poszybowała nad poprzeczką, jeszcze gdzieś tam. Wysoki pressing w wykonaniu gospodarzy. Panie teraz zachował się pod własną bramką Lazaretti, Cadini do skrzydła! Słupek gratuje! Kostak jeszcze dobitka, ale na linii bramkowej stanął Kriezel. Kriezel, Raszkowski ma trochę miejsca, Raszkowski uderza, wyciągnął się jak struna cypun. Sparował futsalowkę do boku, rzut rożny dla miejscowych. Do gry w tyłach, nikt nie chce tutaj pierwszy stracić gola. Adriano Lemos, podanie, okazja i teraz niewiele brakowało. Piłka dograna w pole karne i teraz jeszcze Lazaretti dwukrotnie starał się pokonać Wiktora Lopeza Gonzaleza. Zabrakło nieco precyzji. Łapie piłkę cypun. 10 minut gry za nami, ależ pod Ruggero, gol! 1-0! Kontrakt wykorzystuje tę pomyłkę gracza gliwickiego Piasta i konstruktorzy po bramce Lucero wychodzą na prowadzenie. Przed chwilą po raz pierwszy w tym meczu zameldował się na placu boju. Uderzenie Lemosa z najwyższym trudem broni ten strzał cypun. Coraz groźniejsze są te akcje konstruktorów. Wypuścić w uliczkę Raszkowskiego, ta piłka zagrana jednak zbyt mocno. Cadini. Cadini schodzi z piłką do środka, jeszcze uderzenie! I w ostatniej chwili świetny ślisk Kriezela, ale stracił teraz futsalówkę na rzecz Cadiniego. Cadini! Albo dotknął futsalówki w ostatniej chwili Wiktor Lopez Gonzalez, albo ta z impetem odbiła się od spojenia słupka z poprzeczką. Łapie piłkę, pewnie cypun, szybko wznawia grę. I teraz okazja! Ależ pomylił się w tej sytuacji Pegasa. 461 widzów ogląda to spotkanie z trybun. Ala Sultari nie poradził sobie z Lazaretti, podanie w pole karne! Zamieszanie! Ale ani grasa. Kriezel wycofał futsalówkę. Przyjmują piłkę gliwiczanie, ratuje sytuację, ale Sultari, ale tylko na chwilę okazja i teraz nie wykorzystał tej znakomitej szansy. Wiktor Lopez Gonzalez. Kolejny świetny przechwyt Pegaszy, Pegasa! Tarkowej zatrzymał futsalówkę. Trzyma się za głowę. Dyrektor sportowy Piasta Gliwice rusza lewą stroną Cadini. Nie ma mowy o przewinieniu. Jedziemy w drugą stronę. Pedrinho. Pedrinho indywidualnie. Pedrinho uderza. Broni ten strzał. Cypun jeszcze uderzył na bramkę Raszkowski. Nie odczytują jak na razie te zamiary. Gryzloty bramkarzem. Konstruktorzy, ale teraz groźnie zrobiło się pod bramką Wiktora Lopeza Gonzaleza. Bliski szczęścia był Breno Rossa. Lazaretti. Breno Rossa. Teixeira. Breno Rossa, okazja, broni instynktownie to uderzenie. Wiktor Lopez Gonzalez jeszcze wyprowadza kontrę. Kriezel zwolnił jednak tempo tej akcji. Są teraz prosty błąd. Okazja! Uderzał na bramkę Pedrinho. Jeszcze daleki wyrzut Wiktora Lopeza Gonzaleza. Powtórka z wczoraj. Kriezel uderza głową na bramkę. Teraz zrobił to perfekcyjnie. Piłka gdzieś tam zmierzała. Teixeira. Ładnie piętką. Bugański przed szansą! I gol! Na 4 minuty i 35 sekund przed końcem regulaminowego czasu gry Bugański doprowadza do wyrównania. Atakuje Kontrakt. Pedrinho na prawą stronę do Kriezela. Kriezel! Kriezel uderza! Ależ trafienie reprezentanta Polski!
patrzy za odpowiedź konstruktorów. Szał radości na trybunach. Piasty Gliwice znowu za burtą wyścigu bułgańskiego Kryzela. Piast znowu rozpoczyna grę z lotnym bramkarzem. Teraz jednak przejmuje piłkę Kaniewski. Kaniewski, podanie, piłka meczowa, gol! Tak cieszy się Sedlewski. Tego zabrakło konstruktorom wczoraj, kiedy Piast wycofał bramkarza. Sendlewski też mógł trafić do siatki. Dzisiaj jest już nieomylny. Dzisiaj trafia na 3-1 i konstruktorzy na 3 minuty przed końcem regulaminowego czasu gry prowadzą z Piastunkami różnicą 2 goli. Wiktor López González zagrywa piłkę pod bramkę. Jeszcze piętką uderza teraz Pedrinho. Jeszcze okazja, zablokowany ten strzał Kaniewskiego. Lazaretti. Uderzenie na bramkę. Broni Wiktor López González. Jeszcze Bugański. Spore zamieszanie. Czy będziemy mieli rzut karny? Jaka decyzja arbitra? Tak jest! Będziemy mieli rzut karny. Wiktor López González. Teixeira staje przed szansą. Teixeira! Gol! Trafił idealnie w to miejsce, gdzie stał sobie jeszcze przed chwilą Wiktor López González. Lazaretti. Ostatnich kilkanaście sekund tego meczu. Jeszcze Pegasa. Pegasa strzela, broni Wiktor López González. Będziemy mieli jeszcze dla Piast. Trzeba uderzać. Lazaretti! Nie trafia światło bramki. Słyszymy końcową syrenę. Kontrakt Lubawa w meczu numer 3. Fazy półfinałowej. Fogo Futsal Ekstraklasy pokonuje 3-2 Piasta Gliwice.